Hej! Cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek Stone i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku powróciliśmy na Zakul, spotkaliśmy starego znajomego ze Havok składu, pana Jorgana, który tutaj prowadzi trochę inny skład Havoku, ale nadal skład Havoku. I aktualnie naszym celem jest założenie podsłuchu w jakimś posterunku, który jest jakimś pewnie węzłem komunikacyjnym Arkana. I to teraz robimy. Nasza ekipa z Sojuszu robi dywersję, kiedy my mamy się dostać i założyć sam transmitter. Tylko moje pytanie jest, jak stąd wyjść? Znowu jakiś level design zawodzi, nic mnie tutaj nie naprowadza do wyjścia. Dobra, tu jest wyjście, proszę bardzo. Nie możemy tutaj z tym mounta zrobić. Podejrzewam, że też raczej nie zetniemy drogi do fortecy, będziemy musieli przejść tym mostem, niestety. I tam zapewne trochę przeciwników zostało, także powalczyć też trochę niestety będziemy musieli. Jestem ciekaw, jak Arkan na to zareaguje. Nasz tutaj dosyć śmiałe, jakby nie patrzeć poczynania, bo jednak jesteśmy trochę na ofensywie. Jestem ciekaw, czy tu ma właśnie znaczenie to, że ja na przykład nie porobiłem żadnych tych zadań dla Sojuszu, bo wydaje mi się, że ja już je mogłem wcześniej zrobić, tylko nie zauważyłem tego, że pod N tutaj mamy, jak widzicie, mnóstwo tych rzeczy. To na pewno oznacza, że to jest... że to są misje dla Sojuszu, dzięki którym możemy go wzmocnić. Także podejrzewam, że no, porobimy tak, tylko skończymy tą akcję. Mission team calling for reinforcements. Okej, okay, tam chyba coś nie bardzo ta dywersja, przynajmniej bo tam nie wiem, coś tam dialog trochę urwało, niestety. Bardzo możliwe, że to właśnie zależało od tego, że tych misji wcześniej nie porobiłem, nie wiem. Find a way past the force field. Okej. Okay. Tu mamy jakieś rzeczy. Okej, okay. Jest na czerwono. Aha, dobra, patrzcie, to nas gdzieś prowadzi. Okej. Okay. To nas gdzieś prowadzi. Pytanie, gdzie nas to prowadzi? Czy to gdzieś schodzi niżej? Tak, to jakby schodzi niżej. Tam w ogóle był jakiś rycerz za kul, ale... ale walić go. Tutaj gdzieś to dalej się ciągnie, to czerwone. Dobra, zobaczmy. Zapewne muszę to pośledzić. I coś zniszczyć, kiedy dojdę na miejsce. Ale wygląda na to, że to jest chyba jednak na górze. Okej. Okay. No dobra, to musimy wrócić tutaj na ten most, bo niestety spadłem. Być może to nie była najmądrzejsza rzecz do zrobienia. Zapewne musimy tam poniszczyć jakieś trzy, nie wiem, jakieś rzeczy, które zasilają to pole siłowe, coś w tym stylu. Tak bym strzelał. Zaraz zobaczymy. Bo to coś powinno być ewentualnie gdzieś tutaj. Mniej więcej w tym miejscu. O, tu jest winda jakaś chyba. Przynajmniej tak to trochę wygląda. O, proszę bardzo, mamy... pierwszy generator. Super. Czyli to jest zrobione. Miecz mi się zbugował. Świetnie. I nic widzę, chyba nawet na to za bardzo nie poradzę. No dobra. Zobaczmy. Żółty. Żółty idzie gdzieś na tą stronę. I tu mamy tego rycerza. Tak więc szybko zaatakujmy panią. I ją pokonajmy. Kiedy widzę, sami rycerze są. Dobra, tam gdzieś na tyły leci akurat ta wiązka. Tak więc szybko ogarnijmy resztę przeciwników i chodźmy, spróbujmy to zdeaktywować. Okej, tu jest jakiś, widzę, spory przekaźnik tego w ogóle. Okej, proszę bardzo, to mamy zniszczyć. Come on. No jak to, no gdzie? No Jezus Maria, chodź tu, panie kolego. Szybko cię pokonamy. W takim razie, nie wiem, podsmażmy pana może. Rzućmy to. I dobra. Reszta ataków już może zwykłych niech będzie. No, chyba tam nasza ekipa sobie dobrze nie radzi z tą dywersją, ale to może być tylko moje mylne wrażenie. Na wszelki wypadek cofnę się tędy, bo tu był jakiś taki panel na ścianie, który być może też muszę zniszczyć, ale chyba nie. Dobra, czyli to jest ogarnięte. Został nam już tylko jeden zielony przewód na sam koniec. Do ogarnięcia. Oczywiście kolejni rycerze do pokonania. Tak więc lecimy od razu. Okej. Dobra, i zobaczmy, gdzie będzie to. To będzie tutaj, proszę bardzo.
Cyk, cyk, niszczymy. Jak to interrupted? No come on. Halo? Dziękuję, nie wiem czemu musiałem to 3 razy kliknąć, ale... Ale okej, okay. Niech będzie. O, pole siłowe dalej działa. To żółte się nie wyłączyło. Czemu to żółte się nie wyłączyło, skoro to niszczyłem? Czy my to jeszcze musimy w dobrej kolejności zrobić? Jesus Christ. No mam nadzieję, że to jest dobra kolejność. Albo tego mi nie zapisało. Bardzo możliwe, że tego mi nie zapisało. Bo gdzieś coś się zbugowało. Okej, okay, no i teraz już to pole siłowe powinno być na 100% wyłączone. I mam nadzieję, że tak jest. Bo jak nie, to trochę lipa. Ale tak, nie. No dalej to żółte jest. What the actual fuck? No nie, come on. Nie gadajcie, że coś się popsuło. Bardzo niemilutko. Ale z tym już w interakcję nie wejdę. To co, jednak ten panel tutaj też jest do zniszczenia? Nie. Ej, patrzcie, bo to w ogóle gdzieś jeszcze idzie w dół jakby. Proszę bardzo, mamy drugi fragment tego żółtego zasilania. Dobra, udało się. Teraz się quest zaktualizował. Także możemy iść, założyć ten podsłuch. No i miejmy nadzieję spadać zza kul, żeby później być może tutaj wrócić porobić jakieś rzeczy dla sojuszu. Bo chciałem to ogarnąć, chociaż trochę, żeby nie dostawać bęcków czy coś. Także wchodzimy do środka. W takim razie. No i zobaczmy. Oczywiście jakiś tam droid do pokonania. Niestety akurat się heroic moment też skończył. Co nie jest za fajne, bo no dosyć mocny przeciwnik jak widać, także będziemy musieli tutaj się z nim niestety pomocować, poszatlać. Ale to nic do ogarnięcia oczywiście. Musimy sobie trochę pokusu nabijmy. Czemu nie? No i już połowy życia nie ma, także idzie całkiem sprawnie. Te najmocniejsze ataki mi się ponabijają. Ja nie wiem, od czego zależy to, że ja mam taką otoczkę wokół tego skilla, ale kiedy jest, to warto tego używać, to na pewno wiem. Także dobra, dobijmy pana. Flash! The good news? It works. And the bad? They know we're here. Reinforcements are already inbound. We've got incoming. Brace for a fight, Havoc. No dobra, to niestety wiedzą, że tutaj jesteśmy. Czyli pewnie nie będzie za milutko. Będziemy musieli się stąd wydostać w jakiś sposób. Zautomatyzowane tutaj na razie tylko jakieś zabezpieczenia będą naszymi problemami, ale za chwilę pewnie się pojawi trochę rycerzy, skytroperów i tak dalej. Będziemy musieli to ogarnąć. Niestety. No ale to pytanie, skoro wiedzą, że tu byliśmy, to i podejrzewam, będą mogli się domyślić, że założyliśmy jakiś podsłuch, czyli coś czuję, że z tej misji to nic nie wyjdzie. No ale dobra, zobaczmy, mamy to aktywować. Zobaczmy. Okej, fight to the entrance. Okej, no i właśnie mamy posiłki, które tutaj przybyły. Więc szybko je pokonajmy. Będziemy musieli gdzieś tam wyjść na zewnątrz za chwilę. I oczywiście chciałem się przebić przez panów tutaj misiaczków. Tak więc szybko to ogarnijmy. Okej, teraz ten pan tutaj. I ten pan tutaj z tyłu. Proszę bardzo. Come on, umierajcie. Dziękuję. No, generalnie przebijamy się pomału do przodu, także powinno być ok. Generalnie, dopóki nie ma cutscenki, mamy przewagę. W cutscence to się może wydarzyć wszystko, generalnie. No dobra. Ok, jesteśmy na zewnątrz. Pewnie tutaj jeszcze jakieś fale przeciwników się pojawią. Dokładnie. Okej, okay, panowie to mnie widzę kompletnie zignorowali, co mi jak najbardziej pasuje. Mamy jakiegoś przechuja za chuja droida, tak więc weźmy na niego się od razu tutaj naszymi atakami z heroika wyżyjmy. Te bomby, aha dobra, to są te droidy kamikadze. Tak więc możemy je sobie olać. Okej, dobra, tutaj poużywajmy tych naszych ataków, rzut z orbity. O, jest oczywiście, że muszę to przerwać. No, tam nasi sojusznicy widzę, no mają ciężko chyba też, niestety.
nie idzie im to za dobrze. Mówię, nie wiem, czy tu gdybym porobił jakieś te misje dla sojuszu wcześniej, to było lepiej? Okej, dobra, trochę też rycerze za kurcie się pojawiło i droid jest póki co nietykalny, czyli na nim się musimy skupić w takim rozrachunku. I to teraz zrobimy w takim razie. Okej, jeden padł, drugi zaraz też powinien. Będziemy mogli wrócić do droida nawet z kratkami z kroika, tak więc poczekaj, aż mnie odrzuci. Doskoczmy, użyjmy piorunów. Mój nam całkiem spoko combo. Okej, i odsuniemy się z tych droidów. Okej. Dobra, ten granat widzę, zdążyłem dorzucić, także spoko. Rzućmy to, rzućmy to. I za chwilę pan droid padnie. My team is taking some bad hits. We can't hold out for long. We're suffering too many casualties. We need to pull out soon. On your feet. No jakby już prawie, droid generalnie pokonany. Okej. Okay. Do wyjścia w takim razie, tam już chyba nasi towarzysze są. Tak więc wracamy, miejmy nadzieję. That garbage had to be droids. About damn time. I thought we might not make it. I'm glad to be wrong. That makes all of us. When we heard your call, we knew what had to be done. We've spent our entire lives being protected by our droids, by you. We want to stand for ourselves. Won't get any argument from me. Let's get back to camp, huh? No proszę, nasi tutaj cywile wzięli sprawy w swoje ręce i bardzo dobrze, bo bez nich, oj, byłoby ciężko. Tak więc dobra, chodźmy, pogadajmy z Theronem. We took a beating, but the mission was a success. And we discovered an unexpected ally. I call that progress. Attacking Zakuul was never going to be easy. Nobody else has made it this far. I'll give us that. It's a bigger victory for Pashna and his people than us. Finding the will to fight back, proving they could win. Arkan's seeing his own defeat in these swamps. How do you mean? Every defiant soul Arkan drives out here, we can turn into a weapon against him. I want to embed havoc with the rebels. Train them to be a proper fighting force. Build an army right under his nose. Whip them into shape. I'll work on getting them equipment. If we teach them right, you won't have to. No dobra, to będziemy małą armię trenować na Zakuul bezpośrednio. Tych ludzi, których Arkan wygnał z miasta. Spoko, wracamy widzę na Odessen. Tak więc zobaczmy, czy to nam zacznie kolejny chapter? Takes all kinds, I guess. Against this enemy, anyone we can find. Desperation makes for strange bedfellows. Not the strangest for some of us. More word. Enough. Fun as this is, I need to get back to Havoc. I've requisitioned passable training gear to issue to the rebels. At least until they can keep from shooting their own toes off. I can't believe we're gonna ask civilians to fight our battles. It doesn't feel right. They're going to do this whether we help or not. Teaching them how to is what's best for them and us. A more rigorous analysis would suggest the cost benefit is more strictly in their favor. That depends on what you're measuring, Scorpio.
the projected impact of Havoc Squad's direct intervention versus a model of successful guerrilla insurrections over the same duration. Pushy droid you've got. You don't want to call her that. What? Pushy? Droid. The extent of my being is beyond your comprehension. Yeah, clearly. If you need me, you know where to look. No dobra, czy gra nam da już trochę wolną rękę? Tak. No dobrze, fajnie. Relax Indie Cantina to jest nasz następny cel. Oczywiście nie będziemy teraz tego robić. Aha, War Room. Aha, to w ogóle w tym War Roomie te wszystkie rzeczy poboczne są i tak dalej. I widzę, że tutaj się nam aktywował jakiś quest. No dokładnie, czyli tu jest jakiś story arc cały, który moglibyśmy zrobić. The Star Fortress. Ale zanim to, to weźmy do tych naszych kontaktów się poprzetrawelujmy. Zaczniemy od pani Sany Re. O, no co ciekawe, jest na Ilum. No dobrze. To wracamy na Ilum. I zrobimy sobie tutaj jakieś zadanie, zanim cokolwiek innego. Okej, okay, będziemy w jakichś jaskiniach. Zobaczmy. W takim razie. Czy to jest to zadanie? Find and speak to mining foreman. Okej. Okay. Spoko. Tak więc zobaczmy. Aha, czyli to nawet nie muszę do nich iść generalnie jakby przyjmować tych questów, tylko oni po prostu wysyłają wiadomości i te kontakty mam poogarniać. No dobrze, to trochę poskaczemy sobie pewnie po całej galaktyce i to zrobimy. Nie wiem, czy tu będą w ogóle jakieś nawet dialogi do tego, zobaczymy. Póki co mam wjechać tutaj do tej jaskini. Mamy oczywiście mnóstwo kryształów tutaj na Ilum. No i mamy jakichś górników, z nimi mamy porozmawiać. No dobra, to zobaczmy, być może ich zrekrutujemy. Czy to ktoś znajomy? Chyba nie. Still no word from Shaft 12. Atmospherics are bad. Maybe... Keep trying them, just keep trying. I'm not losing anyone else out there. A Jedi. Oh, thank you. Someone's been listening at least. We don't have a name for him. I've only heard cries over the comms about a lone killer with a lightsaber massacring my workers. Things were going well, more or less, until a few weeks ago. Stopped getting word from a few of our camps. Then we started finding the bodies. Hacked to pieces. Nothing else touched. His only motive seems to be to hurt us. It started around the time we broke ground on Shaft 16. Probably coincidence, but maybe there's something there we don't know about. No dobra, to będziemy musieli jakiegoś Sitha, który zabija, ewentualnie na jakiegoś Jedi, który przyszedł na ciemną stronę mocy, który zabija po prostu ludzi, tak o, bez chyba żadnego powodu. I'll mark Shaft 16 on your map. Please be careful, this guy won't think twice about trying to kill you if you cross paths. No dobrze, to mamy zbadać Shaft 16, czyli stąd wychodzimy i to będzie gdzieś jakaś jeszcze inna lokacja. Miejmy nadzieję, że nie jakoś bardzo, bardzo daleko. No jakby teoretycznie naszym celem nawet nie jest zabicie tego kogoś, tylko rekrutacja. Pytanie, kim ten ktoś będzie, ta osoba, której szukamy? No zobaczymy. Zapewne niedługo. Nie wiem, czy to tutaj będzie, czy będziemy musieli trochę się przetransportować. Chyba będziemy musieli trochę się przetransportować. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Nawet tego nie widzę, czyli możemy do Republic Way Station w ogóle zrobić sobie quick travel w takim razie, skoro mamy wziąć taksi gdzieś tam w inną część Ilum. Tak więc to sobie teraz zróbmy i zobaczymy, gdzie dokładnie ten Shaft 16 jest. Mamy też jakieś wiadomości, które od razu możemy sobie przeczytać. Okej, podziękowanie od Aline Slen. Nie pamiętam... Aha, dobra, to jest ta córka tego gościa, nowy rekrut. Mamy, aha, dobra, to Kalio coś tam. I jakaś analiza morale. Okej, okay, spoko. Od naszego oczywiście druida protokolarnego. Dobra, tutaj. I jedziemy w takim razie zobaczyć. No jak mówię, no teoretycznie naszym celem jest tutaj zwerbowanie kogoś. Pytanie, kim ten ktoś jest i czy tą osobę będziemy kojarzyć. Zobaczymy.
też mi tutaj w ogóle coś pokazuje, ale to chyba coś... Nie, no to dobrze pokazuje. Nie, źle pokazuje. Bo to jest gdzieś tutaj aż, czyli będziemy musieli jeszcze kawałek przejść niestety. Ale tutaj sobie dojedziemy. Okej. Okay. Także speeder i ciśniemy. Mniej więcej tak jak gra nam pokazuje, że się udać mamy. Póki co za bardzo przeciwników nie widać, ale to się pewnie za chwilę zmieni. Trochę będziemy musieli być może powalczyć, szczególnie tam na miejscu oczywiście. A tutaj na tych pustkowiach to widzę, że jednak będzie pusto. Także spoko. Strasznie ciemno na tym Ilum. Tu w ogóle jakaś gwiazda jest? To jakby wieczna noc. No może akurat mamy, jesteśmy po tej stronie planety. A być może ona jest w ogóle jakoś ten... zsynchronizowany, ma obrót swój wokół własnej osi z obrotem wokół gwiazdy. Po prostu zawsze jest ta sama strona na Słońcu i zawsze jest ta sama strona nie na Słońcu, znaczy na Słońcu, na gwieździe. Powinien chyba powiedzieć. W każdym razie jesteśmy już praktycznie na miejscu. Mamy gdzieś za chwilę ten Mining Shaft 16. Co i pewnie znajdziemy tutaj jakieś ciała. Dokładnie. Co w związku z tym, że znajdziemy jakieś ciała? Mamy oczywiście kryształy powydobywane. Póki co nic się tutaj nie dzieje. Mamy ogólnie zbadać to miejsce. Pewnie coś tutaj w środku, co nie? Tak. Anyone out there? Hello? Please, someone answer. Anna at Shaft 12. We can't reach base camp. That monster, he's killed everyone outside the tunnels. He's just waiting at the mouth, pacing. We're trapped. Oh, I think he heard me. He's coming. Help, please, help. Dobra, będziemy musieli w takim razie udać do szybu 12. Który jest po jebanej drugiej stronie mapy. I nawet się tam widzę szybciej za bardzo nie przeniosę. Dobra, w takim razie quick travel do Republic Way Station i ja zrobię cięcie. Widzimy się, kiedy będę na miejscu. No dobra, moi drodzy, zbliżamy się na miejsce. Widzę, mamy tutaj mnóstwo sił Republiki po drodze. Nie wiem, czemu one na to nie reagują, ale okej. Za chwilę będziemy już gdzieś tam zakręcać. Niestety, jak widzicie, tutaj trzeba było naprawdę naokoło pojechać. Żebyś tutaj dosyć, także nie wiem, z dobre 2-3 minuty tutaj jadę, jak nie lepiej. Spojrzałem w sumie wtedy na zegarek. Ominimy w miarę możliwości przeciwników oczywiście, bo po co walczyć z jakimiś tam minionami. Okej, okay, no niestety mamy ciała, jak widać. Miejmy nadzieję, że w środku... O, widzę, że cała jaskinia się zawaliła, zobaczmy. Czy to odgruzujemy, czy co? Okej, dzięki mocy możemy zobaczyć jakiś ślad zostawiony przez atakującego. No dobra. Wielki smutek, strata i tak dalej. Okej, no czyli chyba tutaj nic więcej nie znajdziemy poza tymi tropami. Tak naprawdę. Czyli nie znamy motywu. Nie znamy motywu tych zabójstw. Generalnie. You should complete your investigation at the two sides and report your findings to the mine foreman. Okej. Okay. No dobra. To zobaczmy. Czy ja będę musiał wrócić z powrotem? Okej, okay, no nie wiem, no tutaj chyba... Tutaj chyba już więcej nic nie przeszukam. Nie widać tak na pierwszy rzut oka żadnych rzeczy do interakcji. Czyli chyba mamy wrócić do naszego kontaktu. Pytanie, czy ja ten kontakt mogę tutaj zobaczyć? Chyba nie. Czyli musimy zrobić tam quick travel jakoś może inny, bo chyba nie mam tutaj w ogóle quick travelu. Tam mogą tylko zacząć. No dobra, to tak czy siak Republic Way Station. Stamtąd będę musiał podjechać. Także żeby waszego czasu przynajmniej nie tracić, ja będę musiał to zrobić. To zrobimy kolejne cięcie i widzimy się, kiedy będę już tam na miejscu. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy praktycznie już w tej jaskini, do której mamy się dostać. Tak więc chodźmy, znajdźmy pana, tego przywódcę górników, brygadzistę chyba powinienem powiedzieć, górników, Jezus Maria, mówić nie umiem. I powiedzmy mu o tym, czego się dowiedzieliśmy. No nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele,
Ale miejmy nadzieję, że to... O, wystarczy. No dobra, tutaj widzę też pan kolega przybył i już niestety nie pogadamy, a może i pogadamy, bo mamy Ksalek. Czy ja ciebie kojarzę? Kurde, nie wiem, nie pamiętam. No ale zobaczmy. No, 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 please! Do not interfere. I must kill them. Don't let him. Please! I'm begging! Quiet! Kojarzę imię, ale gdzie on był? Nie wiem, cholera. Innocent. There is no forgiving their crimes. My father's bones lay cast aside. His face adorns a mantle. No Kalish could call him God now. Their blood is the only offering that will slake my father's vengeance. Enshrined with their bones, his godhood may be restored. A temple for his veneration. Yes, yes! Headquarters would have to agree to it. It would be a nightmare for them if this got out. Do not speak again. Make my father whole and return him to a place befitting a god. Your lives depend on it. My father will know peace again, soon. Is it respect for the dead that stays my enemy's hand? You seek to command me. You must make me kneel. No dobra, okej, okay, to mamy z nim starczyć pojedynek. Kurde, gdzie ten Ksalek był? No gdzieś go skądś kojarzę. Ale dokładnie jego historii nie pamiętam. No i dobra, pojedynek. I will give you a warrior's death. No nie, generalnie, ja ciebie pokonam wpierw. Niestety nie mam to... Czemu nie mam towarzysza? What the actual fuck? Jezus Maria, ale spierdoliłem. Zapomniałem, że nie mam towarzysza z automatu. Nice. No to raz niestety zginiemy, walcząc z panem Ksalekiem. Mam nadzieję, że to mi questa nie popsuje, ale nie powinno to tak. Tak, ta gra nie działa. Na szczęście. Medical droid. Bardzo poproszę. Zapomniałem, że nie mam towarzyszy. Upośledzenie umysłowe. Nie wiem, czemu zapomniałem o tym kompletnie. Po prostu myślałem, że ktoś ze mną biega, ale niestety ze mną nikt nie biega. Dobra, Lana. Zapraszam. Weź na mnie podlecz, kochana. Zresztą sam się podliczę. Podleczę, nie podliczę. Dobra, i teraz lecimy w takim razie. Jeszcze raz, teraz już możemy normalnie z heroic momentu zacząć, tak więc ogarnijmy pana na szybko. Generalnie. I za chwilę będziemy mogli stąd, myślę, spadać z nowym sojusznikiem, miejmy nadzieję, bo mam nadzieję, że go nie zabiję tak na śmierć, tylko go po prostu pokonam i tyle. Tak jest. You are a great warrior. O! Imprisoned Ksalek, I can't leave you roaming free. I have proven my strength will join my alliance. Huh. Dobre pytanie. Czy go weźmiemy do niewoli? Czy weźmiemy go do sojuszu? No tutaj graliśmy jako po prostu najlepszy Jedi pod słońcem. Lecimy. This child with Jack Jelek as your companion. Likely making him permanently unavailable. No dobra, to nie. To weźmy go. I am Zalek. You may command me. Stars, it's over. Thank you, thank you, thank you, thank you. I thought we were dead. Believe me, headquarters is gonna get an earful about this. I'll never even dig near an old campsite again. Thank you for everything. No dobra, to udało nam się go zrekrutować. Chciałem powiedzieć, że nie bardzo tutaj możemy przebierać tak naprawdę w sojusznikach, tak więc no... Myślę, że to dobra decyzja, żeby go zwerbować.
Okej, okay, widzę, że nie mogę. Niestety do. A mogę. Do, nie, nie mogę? Ten mogę. Tak więc chodźmy, przenieśmy się do niej, bo mamy z nią porozmawiać, żeby dokończyć to zadanie. Tak więc ogarnijmy to od razu. I mamy nowego rekruta, podatnego oczywiście na moc. Przyda się, miejmy nadzieję. No raczej nie będę odrzucać pomocnej ręki, nawet jeżeli to będą Sithowie dosyć poprani. No i zobaczymy. Tak więc chodźmy, pogadajmy z panią Sanourę i zobaczmy, jak ten quest się skończy. Zalek has arrived. Thank you for your assistance. He speaks little, though his skills are considerable. His assistance will strengthen us. No dokładnie. Dobra, dostaliśmy nagrodę. Możemy sobie... Okej, jakieś influence gainy, nieważne co, i tak nic to mi nie da. Przekażmy jej od razu te punkty. Greetings, Commander. Can I help you? Okej, dobra, continue. Our strength will grow. Dobra, a mam więcej, okej. Czy mam jeszcze więcej? Nie, dwa zdobyliśmy. Okej, spoko, dzięki. Very well. To jak rozumiem, trochę nam podupgradziło ten sojusz, nie wiem jak bardzo. No mamy trochę tych, jak widzicie, zadań do zrobienia, także będziemy je sobie teraz generalnie ogarniać, myślę, i polecimy po kolei, ale zrobimy to sobie w kolejnych odcinkach, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.